Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii planowanej inwestycji na terenie dzielnicy 16 pod nazwą przebudowa ulicy Obrońców Krzyża w zakresie zatok niebusowych, zatok parkingowych na osiedlu Jagiellońskim na wysokości bloku 37 oraz od kościoła Antapana do ulicy Łyżkiej i Czam, numer 262. Musimy wprowadzić go najpierw pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, tutaj Pan Stanisław przygotował taki rysuneczek, w których miejscach jest szansa, że będą zrobione miejsca parkingowe oraz zatoki autobusowe. Proszę bardzo. Proszę Państwa, blok 37, to jestem tutaj. Tu jest Rondo Hipokratesa. I tu te miejsca parkingowe przed tym blokiem. I po drugiej stronie. Po drugiej stronie to samo. Te ukośne miejsca, te ukośne zaznaczone kreseczkami, to są właśnie miejsca postojowe. Następnie, proszę Państwa... Może Państwo się bym dopytał odnośnie tego 37, bo jakby jestem zainteresowany, bo kiedyś byliśmy z panią Marią Zaremą Piwowarską tam, takie spotkanie z mieszkańcami było i właśnie odnośnie tego parkingu. Chciałem zapytać... Było takie spotkanie? Tak, tak, było takie spotkanie. No to już nie będę, jakieś półtora roku temu było spotkanie. Nawet zrobiłem parę zdjęć tam wtedy, już nie pamiętam, czy przesyłałem, czy nie, to, ale nieistotne. To prześlę. W każdym razie była tego typu sytuacja, ja mówiłem panie przewodniczący o tym, odnośnie jak mają być usytuowane ten parking, to znaczy czy ma być tak jak przy ulicy Broniewskiego, tak delikatnie ukosem, czy mają być prostopadłe, bo oni prosili, żeby to było prostopadłe parkowanie. To jakby trudno się dziwić, bo jest miejsce na takie parkowanie prostopadłe, wówczas zmieści się więcej pojazdów, no to jest sprawa oczywista i o to prosili i denerwowali się, żebyśmy przypadkiem nie zrobili takiego powiedzmy parkowania równoległego, bo to właściwie nie poprawi im, tylko pogorszy, prawda, nie poprawi tylko pogorszy, czyli będzie mniej spadki, albo nic się nie zmieni. No. I dlatego, ja rozumiem, dlatego wtedy pan Zdzisław Pawlicki by na pewno miał i słuszne pretensje do mnie, że po co robić coś, co nie przynosi wymiennych efektów. To. I tu zgadzam się. I dlatego do tej pory ten parking nie został wykonany, bo między innymi były różne opinie na temat tego, czy można zrobić te miejsca ukośne, bo nie mówię o prostopadłych, ale ukośnych. Niestety ukośne ze względu na to, że jest inna procedura, że tak powiem, przy miejscach parkingowych prostopadłych. Inaczej się wjeżdża, inny jest najazd i w ogóle jest trudniejszy. Będzie to tak jak u nas na ulicy Dunikowskiego. Mam nadzieję, tutaj te drzewa po tej stronie są już... Nie, są jeszcze tak? Są zgłoszone do usunięcia i większość z nich jest zakwalifikowana do usunięcia. Tutaj z tej strony wszystkie topole zostały usunięte. Zostało jedno drzewo, które jest praktycznie tutaj, to jedno, które jest usychające i również będzie usunięte. Czyli w tym momencie tworzy się projekt, jest na etapie uzgodnień. Problem, który tutaj w hotelu Arka, hotel Arka, jestem bardzo zdziwiony, byłem osobiście w tym hotelu, przechodząc kiedyś na spacer przez ulicę. To jest hotel. Czyli nie wolno mieć hotelu, dlatego że nie spełnia wymogów hotelu. I szanowni Państwo, byłem tutaj w tej recepcji, przedstawiłem się, powiedziałem, że planujemy zrobić tutaj parking. Niestety tego wjazdu, który tutaj jest, nie ma na mapie w ogóle. Czyli jest to dziki wjazd. I zwróciłem się do pani menadżer, która tam powiedziała, że jest menadżerem. Powiedziałem, że jeżeli Państwo są zainteresowani, powinniście już się interesować tym, bo jak my zrobimy parking, to Wy na pewno te wjazdy nie będziecie mieli. Pani była zdziwiona, ale podałem informację, gdzie można się zgłosić w tym temacie i cisza.
Dzwonię do Rygitu, pytam się, czy była informacja, czy pani się zainteresowała tym tematem? Nie. Czyli na spotkaniu uzgadniającym zapadła decyzja, że tutaj nie będzie gwiazdy. No i dobrze. No to znaczy, ja mówię, szanowni państwo, ja inaczej, ja powiem, dokończę jeszcze. Ja specjalnie poszedłem tam, żeby nie było pewnych kontrowersji, tak jak to było kiedyś ze spółdzielnią Wietrzenka, gdzie był przejazd też dziki z Brońskiego, właśnie tam, gdzie mówiliśmy o tym naszym parkingu na osiedlu Kazimierowskim 30. Dokładnie był 20 lat, był dziki wjazd, z dnia na dzień pan inspektor przekopał zamek. I co się wtedy stało? Awantura. Awantura ze względu na to, że nagle okazało się, że zresztą ja byłem u pana prezesa, wtedy rozmawialiśmy, miało być spotkanie, dogadać się, zrobić to w czasie, żeby mogły tam samochody jakoś w jakiś sposób tam zastępczy ruch zrobić. Nie dało się. I nauczony tą, że tak powiem, sytuacją, poszedłem tutaj, żeby nie było tego. Mam czyste sumienie, mówię to otwarcie na sesji, że chciałem, żeby ktoś się zainteresował i przynajmniej wykazał inicjatywę, że tutaj w tym temacie należy szybko zadziałać, bo inaczej ktoś jak zaprojektuje, wykonamy i będą całą procedurę przechodzić od nowa. Proszę bardzo. Tak powiem, najłatwiejsze rozwiązanie, bo te samochody, które zaparkują, będą parkowały na parkingach mieszkańców, tak? Jeżeli będzie zamknięty wjazd. A no nie tak? No tak, tylko żeby jak będzie tutaj wjazd, przepraszam, czy wie pan, panie Zygmuncie, że będzie tak zwany trójkąt widoczności, czyli tak, tu nie będzie parkingu i z 15 metrów tu nie będzie parkingu, jeżeli będzie wjazd. Ile jest? No można powiedzieć, 30 metrów po 2,5 podzielić, to 15 miejsc wypada. No, okay. Pytanie tak jest, zachodzimy po co? No to się zbilansuje. Moim zdaniem tu będzie bardziej estetycznie, niech się zatrzymają tutaj niż tam wjeżdżają. No bo tyle zrobimy. Przepraszam pani. Ja jeszcze chciałam dokończyć. Pani Maria Teresa Piwowarska, proszę. Ponieważ jeszcze mieszkańcy. Ponieważ mieszkańcy właśnie prosili nas o ten właśnie te miejsca postojowe, ale jeszcze prosili, proszę pani, ale żeby przed tymi postojowymi miejscami, żeby jakieś krzaczki, był jakiś wąski paseczek, chodzi o jakieś krzewy. Tego nie słyszałem. To ja przepraszam, ale ja nie ukrywam, że chciałem zrobić całkiem inaczej. Chciałem zrobić tak, żeby tutaj, szanowni państwo, dociągnąć do samego końca, do chodnika. A krzaczki to mają już przed drogą. Oczywiście, bardzo dobrze. Nie kombinuję. Także tak się, panie Mario Tereso zarechowa. Tak, nie kombinuję. Ale pan Tomasz Grzyb. Ale czy ja wracając tylko do tego hotelsu, tam jest kwestia tego, że ten wjazd powstał w ciągu, nie wiem, prawdopodobnie jednej nocy. Jadąc kiedyś tam do pracy, po prostu się to pojawiło. Natomiast oni mają doskonały dojazd z drugiej strony, tylko tak im było najłatwiej. Bo przekopali się, mają możliwość wykonania dojazdu, tylko tu mają najłatwiej. Ja przyznam się szczerze, że zaskoczony jestem tym. Nawet idzie na autobus. No choć chodzę tam, ten jest tak, tak, autobus wjeżdża. Przez chodnik. Tak gdzieś jak to wygląda. Żyć to mistrzostwo świata. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, uważam, że to jest bardzo dobra koncepcja, żeby już nie robić tam żadnych krzaków, tylko niech cały pojazd się z nim tam po prostu schowa i też jak jest, że tak powiem, w ukosie, to też jest bardzo dobrze. Bo im właśnie o to chodziło, że albo ukosie, ale chodziło o to, żeby weszło jak najwięcej pojazdów. Także to uważam, że koncepcja jest bardzo dobra. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będziemy skuteczni. Kiedy to, panie przewodniczący, jeszcze jedna rzecz, kiedy to ruszy? Znaczy, powiem tak, termin realizacji projektu jest 20 września to jest termin wydania dokumentacji. 13. Nie, bo jeszcze nie powiem. Ale oddanie dokumentacji 13. Rok 2013. Realizacja... Grudzień 2013. Na poziomie nie? Mam nadzieję, że będzie to wcześniej. Ja to powiedziałem, jest to moja interpretacja, bo dokumentacja jest, jak będzie przygotowana wcześniej, to wcześniej po prostu ogłosimy przetarg. I mam nadzieję, że tutaj Rada Dzielnicy 16 przypomni sobie sprzed 2 lat informację i mam nadzieję, że niektórzy radni
powiedzą to, co powinni powiedzieć. To znaczy, panie przewodniczący, ten dział, to może ja powiem. Może ja. Znowu się przypomnę. Nie, może ja powiem, że rzeczywiście jest spokojnie, to znaczy bardzo dobrze. Ale tak było. Nie, to znaczy uważam, że bardzo dobrze. Po włosach. I to, co pan. Nie, ale spokojnie, ale czemu się pani denerwuje? Ja uważam, że właśnie dobrze, że trzeba. Ale spokojnie. Że trzeba to powiedzieć, że było to zapowiedziane przez pana przewodniczącego i są to realizowane, więc trzeba pochwalić tutaj, no to dlaczego? Ale jeżeli jest nasza sytuacja. Jak będzie? No, co jeszcze? Aha, przepraszam, jeszcze reszta, bo to jest tylko jeden kawałeczek. Proszę państwa, no tutaj jest ten przed blokiem 37, te miejsca postojowe, po drugiej stronie to samo. Tu są miejsca już istniejące i zatoka autobusowa tu w tym miejscu w ten sposób usytuowana. Ona będzie przesunięta troszeczkę, tak, panie przewodniczący, w stronę Lęda Hipokratesa. Następny odcinek, proszę państwa, to jest od Arki Pana do ulicy Łyszkiewicza. I tu też planowane są miejsca postojowe, jak również zatoki autobusowe. I tam walczyliśmy, żeby te zatoki były obok siebie, a nie po drugiej stronie ulicy Wolnej. Jak to jest realizowane tam od Łyszkiewicza, bo tam jest już, tak? Jeszcze nie za dole, proszę państwa. Jeszcze nie za dole, proszę państwa. Ale to będzie realizowane. Ale pozwólcie skończyć. Będą dwie zatoki jeszcze do autobusowe przed tymi blokami, gdzie był chyba tam poseł urzędował kiedyś, tak? Tak. Przewodniczący. No i ta zatoka jedna tutaj i druga tutaj. Ale tutaj, co pan pokazuje teraz, to chyba nie tak? No nie, chyba pan się pojechał za daleko. Ja tylko przekażę, bo po drodze to jest Łyszkiewicza. 12-16. Tu jest, nie, bo to znaczy pan już trzeci odcinek. Tu jest Łyszkiewicza i tu są dwa przystanki. Te dwa przystanki będą miały zatoki. A tutaj idąc dalej, bo Ziki proponował, żeby tu był przystanek. Ja mówię, że to nie do końca jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że tutaj dużo więcej mieszkańców jest z tamtej strony i tutaj przychodzi bloków niż uciekając od bloku. A tutaj to, co tutaj państwo mieli uwagi, to tutaj ta zatoka, która jest tutaj, ona będzie... To znaczy ona musi być skorygowana. Czyli praktycznie będzie skorygowana do tego miejsca chyba, ten trójkąt widoczności, o którym mówimy. To jest przykład projektu, który został uzgodniony, a nie powinien być uzgodniony, dlatego że tutaj nie ma widoczności przy wyjeździe z Łyszkiewicza, nie widać. Dlatego tutaj niestety ta część zatoki będzie rozebrana. Rozebrana, ale zrobimy tutaj ukośnie i pojedziemy do samego końca. Do samego, super, no to super, bardzo dobrze. I jeszcze przed szóstką, najpierw. Przed Łyszkiewiczem. I praktycznie, proszę zobaczyć, aż dotąd... Nie ma drzewa. Aż dotąd... To jest, Łyszkiewicza jest tam dalej. Odtąd do Łyszkiewicza będzie zatoka ukośna, mam nadzieję, bo tak żeśmy... Super. Dziękuję bardzo, to jest za dużo dobroci. A przez piątą nie ma tam piątą. Nie miało być. Tam jest szóstka, co prawda. Szóstka. A to jeżeli zaprojektuje, żeby tam były miejsca parkingowe, to wtedy będzie zaprojektowane, nie wykonane w tym roku, co będziemy mogli wykorzystać na przykład w przyszłym. No i oczywiście zostaną to, co pan Stanisław teraz opowiada o zatoce jednej. Naprzeciwko gastronomii, tak? Ale naprzeciwko gastronomika to jest tylko zatoka do poprawki autobusowa. Dlatego, że to była zatoka parkingowa, a ma być zatoka autobusowa. Zapłytka jest, złe najazdy są, mają to przeprojektować i przebudować. Od strony przyjętej, tak? I to jest tyle. Wszyscy wiedzą? Dziękuję bardzo. Czy jest? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie
opinii dla planowanej inwestycji na terenie dzielnicy 16 pod nazwą przebudowa ulicy Obrońców Krzyża.